Ciekaw jestem, w jaki sposób poruszacie się po mieście. Ciekaw jestem, w jaki sposób przemieszczacie się z punktu jednego do drugiego, czego wtedy doświadczacie i jak się wtedy czujecie. Czy zastanawiacie się nad tym, że to poruszanie się ma znaczenie? Że to poruszanie się jest czasami dla Was uciążliwe, a czasami może być też przyjemne. Zaskakujące, a może też czasami czujecie się wściekli, kiedy się poruszacie po mieście. Dzisiaj chciałbym mówić przede wszystkim o poruszaniu się pieszo, bo wtedy doświadczamy przestrzeni najmocniej. Samemu często poszukiwałem nowych miejsc w Dublinie. Fascynowało mnie miasto, na początku intuicyjnie. Uwielbiałem odkrywać jego nowe przestrzenie zaułki i z czasem stało się to moją fascynacją. Zauważyłem też, że są miejsca, do których łatwo dotrzeć, a są też takie, do których dotrzeć jest trudno, że po drodze napotykałem jakieś bariery, i w pewnym momencie sposób, w jaki docieramy do danego miejsca, stał się moją fascynacją, a czasami wręcz obsesją. Zauważyłem, że można te przestrzenie też kształtować. Później zostałem architektem krajobrazu i zobaczyłem, że można to robić świadomie. I kiedy poruszamy się po mieście, to doświadczamy tego, że są pewne przestrzenie fajne, ciekawe, przyjemne, w których możemy spotkać kogoś, spędzić czas, umówić się. Są też takie przestrzenie, które moglibyśmy nazwać połączeniami wygodne trasy lub uciążliwe, ale takie, którymi musimy się poruszać, bo Chodzimy tamtędy na przykład codziennie do szkoły, do pracy, na uczelnię. Można też dotrzeć tymi połączeniami do kolejnych takich terenów. W Lublinie to są rozległe, zielone wąwozy. Ale czasami, i może wy tego też doświadczacie, napotykamy no na jakąś barierę. Zazwyczaj to jest ogrodzeniowa siatka albo inna przeszkoda, i co wtedy zrobić? Szukać innej drogi, obchodzić. Może zupełnie zrezygnować z poruszania się pieszo, nigdy więcej nie wybrać tej drogi. Czasami ta bariera też może wyglądać tak. Uchliwa ulica, dużo samochodów, znak ostrzegawczy. Co wtedy zrobić? Myślę, że czasami doświadczacie też tego. Mam czasami wrażenie, że zwierzęta wzdłuż, które żyją przy autostradach są lepiej traktowane niż ludzie dla nich są budowane takie specjalne przejścia na autostradami, zielone, żeby mogły ze sobą się spotykać. A my a my musimy sobie radzić inaczej. Czasami korzystamy z tych przejść też, ale w mieście to my jesteśmy tym największym poruszającym się zwierzęciem. Są w Lublinie takie miejsca przyjemne, jak ten skwer. W pobliżu ulicy Sowińskiego. Można na nim się spotkać, ale nie jest łatwo na niego trafić. Są przestrzenie takie jak te. Jest żywopłot, aleja drzew. Daje cień w lecie. Możemy wygodnie się poruszać wzdłuż alei racławickich. I są te przestrzenie. Rozległe, gdzie możemy biegać, odpoczywać, leżeć na kocu, czytać książki wyprowadzać psy. Ale możliwe, że znacie też takie przestrzenie. Idziecie taką zieloną doliną i nagle siatka. Ścieżki, które są tutaj powydeptywane, pokazują, którędy możemy ominać tą przeszkodę, ale poczucie pewnej niedostępności zostaje. To główne połączenie Doliny Bystrzycy z osiedlem Tatary. Można po ścieżce też dowiedzieć się, którędy należy się przemieszczać. Trzeba uważać na samochody, ale można też spotkać innych tam na tej trasie, którzy także korzystają z tego połączenia, bo chcą się dostać nad rzekę lub najkrótszą drogą do centrum miasta. Są też takie miejsca. Połączenie jest, można przejść, ale jeśli mamy na przykład złamaną nogę, albo jesteśmy osobą z niepełnosprawnością, to już nie jest takie proste. Samo przejście pod jezdnią też chyba nie do końca zachęca do wejścia tam, raczej może budzić pewien niepokój. Są też takie przestrzenie, które odkryjemy kiedy, dopiero wtedy, kiedy spojrzymy na mapę. W tym miejscu kiedyś znajdował się mostek kolejowy. Tu Czechówka wpada do Bystrzycy. Gdybyśmy ten most odtworzyli, byłaby to najkrótsza trasa ze wschodnich osiedli do Starego Miasta. Trzeba jednak spojrzeć na mapę, żeby zobaczyć, jak to jest blisko. Kiedyś postanowiliśmy tą trasę wytyczyć i wspólnie ze studentami wybraliśmy się na ekspedycję, żeby móc tamtędy się przedostać. Musieliśmy użyć specjalnego sprzętu. Mamy jednak nadzieję, że kiedyś będzie można tą trasę pokonywać też pieszo, rowerem i nie trzeba będzie używać pontonu. Chociaż to też ekscytujące. Zacząłem zastanawiać się, jak to wygląda na świecie. Kiedy jeździłem po świecie, też starałem się obserwować takie właśnie przestrzenie, wynajdywać je. To jest Londyn, Millennium Greenway, trasa wzdłuż kanału, zielona, przyjemna, mija wszystkie drogi, wszystkie linie kolejowe, możemy bezkolizyjnie poruszać się pomiędzy różnymi dzielnicami, różnymi terenami zieleni, parkami. Ciekawym przykładem jest Singapur, miasto w Azji, gdzie od 90, lat 90. już tworzone są zielone połączenia, park connectors. Wszystkie parki połączone są w jeden system, i wychodząc z domu, wystarczy, że wejdziemy w taki zielony łącznik i dojdziemy w pewnym momencie do parku. One w praktyce wyglądają bardzo prosto, bo to jest wygodna trasa dla pieszych, dla rowerów, wzdłuż kanału, który odprowadza wody monsunowe. Czasami, kiedy jest potrzeba, może to wyglądać też bardziej spektakularnie, jeśli potrzeba, na przykład, pokonać jakiś wąwóz czy głęboką dolinę. Ciekawym przykładem też jest Memphis w Stanach Zjednoczonych, gdzie również rozwijana jest idea Greenways zielonej sieci, połączeń, które mogą być alternatywą dla tak ukochanego przez Amerykanów samochodu. Można wybrać rower, można wybrać spacer pieszy. Takich miast jest oczywiście na świecie więcej, a to są chyba najlepsze przykłady. No ale powiecie, no dobra, Memphis, tam Singapur, to są bogate miasta, wielkie. A jaki to ma związek z Dublinem, bo może my jesteśmy miastem zupełnie innej skali i może u nas to jest niemożliwe. Ale jeśli spojrzymy na mapę miasta, to zobaczymy rzecz niezwykłą, na pewno w skali Polski. Całe miasto rozcięte jest zielonymi wąwozami, które niczym kłącza, wnikają w jego strukturę. To jest mapa przygotowana przez Urząd Miasta, która pokazuje, jak gęsta jest ta sieć. Mamy już pewien potencjał. Mamy na czym bazować. Wiele z tych miejsc też jest już dostępnych. Możemy biec wzdłuż bystrzycy, czy w parku góry. Jeśli spojrzelibyśmy na. Tereny zieleni dzisiaj to to są takie plamy, ale jeśli wykorzystalibyśmy wszystkie te wąwozy. Połączenia między nimi także stworzyli nowe. To moglibyśmy otrzymać taką sieć. Nazwaliśmy to zieloną siecią. Czymś co może połączyć wszystkie tereny w Lublinie mamy potencjał większy niż Singapur. I chyba łatwiej to zrobić, bo nie mamy tak gęstej zabudowy jak tam. W szczegółach. Pracujemy teraz nad tym wspólnie z zespołem. Tu na czerwono widać te połączenia poszczególnych terenów. To jest nasza idea, nasza koncepcja, ale ciekaw jestem też waszych intuicji. Gdzie wy uważacie, że powinny takie połączenia powstać? Dlatego przed salą, może zwróciliście uwagę, jest taka mapa, tam są też markery i w przerwie zapraszam was do tego, żebyście spróbowali Zaznaczyć swoje połączenia. Jeśli uważacie, że gdzieś powinien powstać łącznik, gdzieś powinna pojawić się kładka, albo znacie trasę, która jest dobra, istnieje, ale powinna być lepszej jakości, weźcie marker, narysujcie nam to, napiszcie. To mapę przygotowaliśmy też wspólnie z Agnieszką, która będzie mówić po mnie, i tam też jeszcze będzie dodatkowa zabawa, ale nie zdradzę teraz. Zaznaczcie nam te łączniki, miejsca, które uważacie za ważne, za cenne, Postaramy się to wykorzystać. W konkrecie czasami może to być po prostu zwykłe przejście dla pieszych. W poziomie ziemi płaskie przejazd dla rowerów, bez barier. Nie muszę chodzić naokoło. Jeśli jest po drodze siatka, niekoniecznie, to musi być dziura. Po prostu może to być też takie rozwiązanie. Tereny mogą dalej być ogrodzone, ważne żeby była możliwość przejścia. Przedostania się blisko. Czasami mamy większe bariery, linia kolejowa, potężna droga. Wtedy możemy myśleć o kładce. Ona też może być piękna, obsadzona zielenią, wyjątkowa jako miejsce spotkań, obserwacji miasta. Dlaczego to jest ważne? Pamiętacie, może z lekcji biologii, mitochondria i takie rzeczy, z podstawówki, może jeszcze? Pamiętacie, im bardziej było to mitochondrium, rozrzeźbione, tym lepiej. Więcej życia mogło się na nim odbywać. I tak też jest z miastem. Ale jeszcze ważniejsze jest to, że jeśli podzielimy to mitochondrium, to nie tylko te wszystkie elementy będą miały bliżej do siebie, ale też będzie jeszcze więcej miejsca na życie, na to, żeby spędzać czas, na to, żeby tam wypoczywać. Na to też, żeby wybrać inny środek komunikacji. To niekoniecznie musi być samochód, który trzeba przestawiać, ale także może to być rower albo własne nogi. Bardzo ważne w tej koncepcji zielonej sieci są szczegóły. Tak jak tutaj, zielony yy, płaski krawężnik, bez barier dla osób, które poruszają się na wózku, dla osób, które idą z wózkiem z dziećmi. Wszystko zaczyna się od szczegółów. Od tego trzeba zacząć, i tak widzimy tą sieć. Ważne jest też spojrzenie na całość. Jak ta półdzika dolina. Nie trzeba od razu jej czesać, wykaszać tej trawy i, i tych wszystkich dzikich, półdzikich roślin. Można je zostawić. Ważne jest, żeby móc to udostępnić, żebyśmy mogli to wygodnie wejść i przebywać tam, i doświadczać tej, jak na miasto, dzikiej przyrody. Mamy nadzieję, że dzięki temu tereny zieleni staną się nam bliższe, że będziemy mogli je lepiej, ich lepiej doświadczać, że nie będziemy musieli okrążać miasta, żeby do nich dotrzeć, ale też mamy nadzieję, że dzięki temu będziemy bliżej siebie, że będziemy mieli bliżej do znajomych, że będziemy mogli ich częściej odwiedzać, że będziemy mogli tam się też spotykać i spędzać tam razem czas. Zachęcam Was dzisiaj, niezależnie z jakiego miasta jesteście. Żebyście wybrali się na spacer, odkryli zielone połączenia, takie jakie są dzisiaj, i doświadczali miasta właśnie z tej perspektywy, żebyście zobaczyli i odkryli coś nowego w mieście. Zobaczyli nowe połączenie. Także być, mo być może kiedyś w przyszłości, albo może już jesteście, będziecie na przykład deweloperem, i będziecie mieli ochotę coś ogrodzić, to pomyślicie może, że warto. Zostawić pewne przejście, żeby nie zabudowywać i nie blokować tego zielonego połączenia. Zachęcam Was do tego, żebyście głosowali nogami właśnie za tym, bo tam gdzie idziemy, tam wybieramy tą przestrzeń i ona zaczyna żyć. I w ten sposób też pokazujemy, że jest dla nas ważna. A będziecie, być może, mieli okazję zobaczyć swoje miasto na nowo i odkryć na przykład nowy, nieznany widok. I spotkać kogoś nowego. Dziękuję bardzo.